Wiele mówi się o technicznych aspektach podpisu elektronicznego. Warto także pamiętać o aspektach prawnych korzystania ze podpisu. Bezpieczny podpis elektroniczny w komunikacji elektronicznej jest odpowiednikiem podpisu odręcznego. Zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym, podpis odręczny i bezpieczny podpis elektroniczny są sobie równoważne pod względem mocy prawnej. Wiele dokumentów możemy już dzisiaj zastąpić dokumentami papierowymi. I na przykład umowę różnego rodzaju, zlecenie czy też fakturę podpisać w formie elektronicznej, bezpiecznym podpisem elektronicznym, wówczas będzie ona miała taką samą moc jak dokument powstały w postaci papierowej. Obecnie kwalifikowany podpis elektroniczny oferują trzy firmy: Unizeto, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych i Krajowa Izba Rozliczeniowa. Prowadzą one nadzór nad świadczeniem usług.